Witam wszystkich, z tej strony Sarcza, wy oglądacie 20 odcinek naszej serii Zagrajmy w Star Wars Jedi Ocalały. Wychodzę właśnie z salonu Pailuny, dlatego że tutaj ominąłem ostatnio jedną postać, stwierdziłem, że wtedy jeszcze nie pogadamy, no ale teraz sprawdźmy, czy to nie będzie jakieś nowe zadanie. O, nowy, czołem. Tobie też, czołem. Jak interesują cię widoki, możesz wybrać się na wyższe krawędzie kanionu. Warta zachodu wycieczka? Nie wiem, nigdy tam nie byłem. Za stromo dla mnie. I mnóstwo tam różnych stworzeń. Niektóre nawet nie chcą cię zjeść. Brzmi jak prawdziwy raj. Teren jest trudny, ale znajdziesz drogę. I zobaczysz, jak majestatyczny jest Kobo. Nie wątpię w to. No i faktycznie. Odszukaj tajemnicę przekopu. A, tu patrzcie, tutaj możemy już coś zrobić z tym trontożółwiem. Ciekawe. Mam nadzieję, że to jest związane właśnie z tą pogłoską. No trzeba to będzie w takim razie czym prędzej sprawdzić. Ja może ustawię śledzenie tej pogłoski. Właściwie to już jest chyba śledzona. Jeden z poszukiwaczy wspomniał o trudno dostępnej ścieżce w kanionie, z której można podziwiać najpiękniejsze widoki na tej planecie. Jeśli zaprzyjaźnisz się z tamtejszymi stworzeniami, to może pomogą ci tam dotrzeć. No i rozumiem, że chodzi właśnie o trontożółwia. Więc przenieśmy się tam faktycznie. Tutaj jest niby najbliżej. Aczkolwiek nadal ta ścieżka jest zablokowana. Tu można windą wjechać. Ale dobra, wróćmy się jeszcze najpierw tutaj, do tego punktu medytacji. Lord Brutal ma swoje miejsce, prawda? Pomożesz zapoczątkować lepszą przyszłość. Służę jeźdźcom chaosu. Tu jak zawsze możemy usłyszeć jeszcze jakieś krótkie rozmowy, ale przeniosłem się właśnie do tego punktu medytacji z tego względu, że jest tu jeszcze jedno przejście, o którym mi napisaliście. Uwaga tylko. Bo pamiętam, że w tym miejscu byliśmy atakowani. Na razie to tyle. Tam na lewo właśnie można by się dostać. Faktycznie wcześniej nie zwróciłem na to uwagi, że jest tutaj opcja wspinaczki. Może stąd? Tutaj będę wystarczająco blisko, prawda? No i zdecydowanie mogę się wspinać. Więc zaczniemy sobie od tego, a później podejdziemy. No witam. Jest świetny. To Jedi! Do ataku! Wykorzystaj to, Jedi! Okej, szybko poszło. To trzeba przyznać. Nawet nie sądziłem, że można tutaj przeciwników spotkać. Kiedy walka się zacznie, ruszaj do boju. W pierwszym szeregu. Ale to ja tu dowodzę. Mam stać na tyłach i wydawać rozkazy. Prawda? Słuchaj, blaszaku. Nie oddam życia za jakiegoś śmierdzącego droida. Jasne? No a oddasz życie... A, dobra. To czekajcie, to ja tutaj byłem, tyle tylko. No przecież przychodziliśmy tam. Tyle tylko, że tam teraz mogę się dostać, prawda? Kurczę. Chyba, że ja to już robiłem w końcu. Bo już w tym momencie to nie jestem pewien. Zaraz zobaczymy. Jeśli tutaj bym przeskoczył... A nie, no nie było mnie tam jednak na dole. A tu możemy jak najbardziej się dostać. Jeszcze tak patrzę. Nic innego tu się nie świeci w okolicy. Ale to z chęcią zabierzemy. To kolejny odłamek priorytu. Ciekawe, od jak dawna to tu jest. No i tam sobie teraz doskoczymy. Okej, jest opcja wspinaczki nieco dalej. Spoko. Nie no, to czyli jednak dobrze, że tutaj przyszedłem. Bo już się bałem, że jednak... A nie, byłem tutaj. Dobra, kurczę. Niemniej jednak no ten odłamek priorytu to jest coś, czego jeszcze nie zebraliśmy do tej pory. Drogi Jedi znajduje się w okolicy. Czyli gdzieś tutaj. Pozbędziemy się go. Tak. Przejmij dowodzenie i poprowadź atak. Zasługujesz na to. Świetnie. Dziękuję. Nie zawiodę pana. Uwielbiam słuchać tych rozmów pobocznych gdzieś tam w tle. No dobra, czyli jednak nie było tak źle z tymi zaległościami tutaj.
Tylko teraz, jeśli chciałbym tam doskoczyć, też się uda. I tu już zaraz będziemy obok tego trontożółwia. No i zobaczymy, jaka jest tu opcja. Z tej strony ciągle zablokowane przejście. No a tutaj? Mam do niego jakoś podejść? No bo tu jest ta ściana, po której na razie nie możemy przebiegać, bo jest za wysoko. Skoczyć nie wskoczymy. A, dobra. Spokojnie, wielkoludzie. Opcja oswojenia przecież działa. I proszę. Wow, hej! Czyli wystarczyło przytrzymać R1 na padzie. No, ale teraz... byśmy odskoczyli. Okej, okay, udało się. Dzięki za podwózkę! Udało się jak najbardziej, na szczęście. Wystarczyło przytrzymać R1 na padzie, czyli ten przycisk odpowiedzialny za oswojenie, na przykład Necco, tak samo działa na trontożółwia. No i faktycznie, mamy tutaj coś więcej, tylko że kurczę, wychodzimy poza obszar pogłoski, więc teraz już sam nie wiem, czy to będzie to? Kręty wąwóz. No cóż, zobaczymy. Jeśli to nie to, to będę musiał jednak tam wrócić i poszukać czegoś innego. Bo tak czy siak te nowe obszary z chęcią bym zwiedził po tym, jak nowe możliwości dostaliśmy. A tutaj? Okej. Niepokojąco trochę to wygląda. Tu jest możliwość przeskoczenia, biegu po ścianie. Tam też coś mamy. Ale tutaj mogę skakać? Nie za bardzo. A, chyba że tędy. Spoko. Uwaga, bo widziałem tutaj któregoś. No, co jeszcze? Z tej strony. O kurczę. Jest ich tu więcej. Ale tak jakby walczyli jeszcze z czymś, czy nie? Sam nie wiem, chyba jednak nie. No, atakuj. Aj, kurczę. Zapominam, że przecież skakali po kilka razy. A, czyli jednak walczą między sobą, tak jak myślałem. Dobra. Teraz tutaj. Jeszcze ich więcej. Ostrożnie. Nie uciekaj przede mną. Nie. Kurczę. Muszę uważać, bo właśnie jak z tyłu jeszcze zaatakuję, to może być problem z zablokowaniem takiego ataku. No ale wiecie co, to oznacza, że ja chyba jeszcze tam powinienem wrócić, gdzie byłem wcześniej. No bo tutaj jednak nie mamy chyba do czynienia ze ślepym zaułkiem, a z tej strony już prędzej. Więc tak będzie chyba lepiej zrobić. Jednak zależy mi na tym, żeby zbadać absolutnie wszystko. Czyli tutaj poprosimy. Ej, czemu? Kurczę, już myślałem, że spadnę. Nie mógł mi się Karl złapać. No dobra. Ale co my tu właściwie zrobimy? Możemy skakać dalej. No ale tak szczerze to... aha, bo tu jest kurczę jednak ściana. No i naprawdę mam zagwozdkę, czy... to jest dobra droga, jaką sobie obrałem. No bo tutaj też możemy przeskoczyć. A, widzicie. Nieźle. Wprawdzie tylko odłamki priorytu i nic poza tym. Aha, czyli jednak droga powrotna. No najwyraźniej. Czyli dobrze jednak, że tutaj w pierwszej kolejności przeskoczyłem. I zobaczmy dalej. Chyba spróbuję faktycznie tędy. Aha, bo to na jedno wychodzi. Patrzcie, że ja tutaj chyba będę w stanie pójść później na lewo i tam doskoczyć. No mam nadzieję przynajmniej, że tak to właśnie działa. Oj, niedobrze. Dobra, w takim razie lecimy raz jeszcze. I teraz tutaj? A, przytrzymać, zapominam o tym. Kurczę. Całe szczęście, że nie ma jakiejś większej kary za te upadki. Doceniam w takich chwilach to bardzo. Troszkę tylko zdrowia tracimy, więc to nie jest jakiś duży kłopot. No i co, zobaczymy tutaj.
O, jest kurczę kamień. Tak myślałem. Jejku, tak myślałem, że nie bez powodu. Spoko, jeszcze jakiś? Jeszcze widziałem jeden. Kurde, skubany. Sam chciał we mnie chyba rzucić. No. Nie ma. Pokonany, proszę. Chyba bez zadraśnięcia tym razem. No więc powolutku idzie to coraz lepiej. Jeszcze tutaj jeden kamień był. No ale to dziwne, że niczego więcej nie mamy w tym miejscu. Na to wygląda. Nawet nie można niczego zeskanować. Wolę to obiec dokładnie, ale chyba faktycznie. Łańcuchy, ale nie możemy się po nich wspinać. Nie ma gdzie się wspinać nawet. Dobra, no tak czy siak tutaj dalsza droga. A, i tutaj sobie polecimy. No i spoko. Inaczej i tak nic tutaj nie zrobię. Tak, czyli wtedy przejdziemy na drugą stronę z powrotem. Chyba. Może być tu? Dzięki za przejażdżkę. Coś tu jest? A, dobra. Masakra. Jezu, jeszcze z tyłu. Zapraszam. I teraz tak, żebym się nie pomylił, z której strony ja właściwie jestem, bo tu znajduje się jakaś skrzynka. Aha, to ja tutaj będę wracał chyba do tego trontu żółwia. No, trochę to tak by wyglądało. To może jednak lepiej najpierw z tej strony się rozejrzeć, sam nie wiem. Jeszcze jeden. Coś na górze. Też chyba mamy kolejnego. Z rozpędu zauważyłem, że ten atak jest trochę silniejszy niż taki normalny. Dobra, tam nie ma co skakać. Lećmy sobie tutaj. Oj! Ależ się udało, super. I tu jeszcze. Kaktusowa kula, to rzadkie nasionko. Tutaj również. Lepiej zanieśmy te nasiona do ogrodu. No właśnie, ostatnio zwróciliście mi uwagę. Proszę bardzo, jest tego więcej. Zwróciliście mi uwagę na to, że zapomniałem troszkę przy ostatniej wizycie w ogrodzie, że przecież mogę jak najbardziej trochę większe rośliny tam sadzić. Przecież widziałem już w poprzednich odcinkach taką opcję, ale jakoś ostatnio nie skorzystałem z tego i zasiałem same te najmniejsze roślinki. Tylko że nadal, no nic nie wskazuje na to, żeby to cokolwiek mi dawało poza efektami kosmetycznymi, więc trochę z jednej strony szkoda. Ej, bo ja jednak trochę tak to wygląda, jakbym tutaj musiał pójść tylko i wyłącznie po to, co jest w tej skrzyni. No znajduje się tu również, patrzcie, skrócik. Zobaczmy to. Łowca. A, i to jest, kurczę, cel tej pogłoski. Tajemnica przekopu. I faktycznie mamy jakiś tam widok tutaj. Poprosimy zatem jeszcze o skrócik. I z której strony ja tutaj wyjdę? Opuszczona zapora. A, to widzicie. Ale to tylko taki punkt widokowy. Bo tam skakać na pewno nie będziemy. Dobra. No myślę, że tutaj możemy zakończyć eksplorację akurat z tej strony. A możemy po prostu, tak, przywołać sobie z powrotem trontu żółwia. Czyli to z tego miejsca w końcu zaczynałem, prawda? To by mi pomogło, bo byłbym w stanie wtedy jeszcze raz upewnić się. Tak, to jest zdecydowanie tutaj. Upewnię się, jak teraz pójdę, bo byliśmy tam, a jeszcze tutaj. Nie wiem, czy tak dokładnie sprawdziłem wszystko.
No zdaje się, że tam na górę też mogą się wspinać. Patrzcie, no zdecydowanie tu jest jeszcze więcej do zrobienia. A, patrzcie! Tam na górze jest przejście. I mamy to, no ale problem polega na tym... O Jezu, serio? Czyli brakuje mi chyba tutaj może wierzchowca. Jakbym miał tutaj gdzieś Necco do oswojenia, wtedy byłbym w stanie wskoczyć wyżej. I myślę, że tego bym musiał tutaj poszukać. Okej, czyli jednak nic więcej tutaj, z tej strony. Chyba, że na górze. Nie no, to już jest ten powrót. No kurczę, mylące to jest momentami. No tak, bo ja tutaj powinienem z góry zobaczyć. No ale to też. Bez Necco nie dam rady się tam dostać. Tutaj podobnie. Chociaż wiecie co? Tutaj to może prędzej. Jeśli wezmę sobie akurat tę platformę. Poprosimy. Na szczęście w takim przypadku nie zużywamy mocy. Co innego jak w walce wykorzystujemy moc, no to wtedy oczywiście ten pasek się zmniejsza. Ale tutaj, jak to robimy po to, żeby rozwiązać jakąś zagadkę, no to możemy z mocy korzystać do woli. Inaczej byłoby słabo, gdybym musiał tak często oczekiwać na naładowanie tej mocy. Nie no, tam się trzeba, kurczę, koniecznie dostać, bo tam coś jest. No ale na razie mogę tylko tutaj wejść. O, kolejny przeciwnik, kurczę, już tam widoczny w oddali, więc pójdźmy do niego. Teraz tutaj. Gdzie ty uciekłeś? Tutaj. Nie wierzę. Dobra, teraz ty. No, zaatakuj w końcu. O serio. Tak będę czekał w nieskończoność chyba. A, patrzcie, mamy kolejne. No to zmienia postać rzeczy, słuchajcie. Okej, jeśli mogę zrobić to, o czym myślę, to wtedy już nie będzie problemu, żeby się dostać tam na górę. Tylko, że tak, no tutaj może z tej wysokości niekoniecznie chcę skakać. Zdaje się, że wszystko zbadałem. Zejdźmy sobie tak. No, chyba to tak powinno zadziałać, jak myślę. Najpierw tutaj. Bo patrzcie, to jest akurat na wysokości idealnej. O, jakby teraz podprowadzić to i ustawić na drugiej skrzyni. Nazwijmy to skrzynią. O, proszę, proszę. I teraz tam wejdę. No. Tylko, że tutaj też mamy dalsze przejście. A nie, bo to jest w końcu gdzieś indziej. Ciekawe. Esencja mocy, czyli zwiększona maksymalna moc, bardzo dobrze. To powiem wam tak, zanim pójdę tam dalej, to jeszcze muszę tutaj wykombinować więcej. No tak, tylko z jaką siłą to rzucić, żeby ustawić to na sobie. O, widzę, że tak w miarę się ustawiło. No i to się nie zrzuca, więc dzięki temu będę w stanie po ścianie wbiec na te skrzynki, mam nadzieję. I wtedy chyba nie będzie problemu doskoczyć tam wyżej. Ależ to jest super, kurczę. Skrzynka, więc będzie jakiś element wyposażenia. Albo kolejna fryzura. Kozia brudka, serio? No to nie tyle fryzura, co właśnie broda. Okej, coś takiego. Dobra, dajmy na chwilkę. Najdłużej do końca odcinka, w razie czego to jeszcze zmienimy. I w sumie to skoro tak zmieniamy, to dajmy jeszcze inną fryzurkę. Tam widziałem kok chociażby, wcześniej odblokowany. Nie pasuje mi to do Kala, no ale... Trochę takiej eksploracji tak czy siak teraz mamy, więc nie widzimy Kala aż tak dokładnie.
No i tutaj zmienimy jeszcze kolorki. Koszula, strój taktyczny i jeszcze kurtka. Dobra. To jak wam się Kal podoba teraz? Dla odmiany można wypróbować inne style. Ale jednak no swoich faworytów już mam. Jeśli chodzi o te fryzurki chociażby. No i teraz przejdziemy sobie tutaj. Upewnię się, czy to będzie nowe przejście, czy jednak powrót. Powrót jak najbardziej, spoko. No i co? To oznacza, że tutaj po stronie tego Tronto Żółwia to już będzie wszystko. Wracamy zatem i dostaniemy się do tej linki, która jest takim skrótem. Wtedy zobaczymy, dokąd nas doprowadzi to latające stworzenie. Bo tutaj już i tak zrobiłem, co było trzeba. Aha, czyli z powrotem w okolice punktu medytacji. Wow, wow, a to sam mnie zostawił. Ja nic nie zrobiłem więcej. No, to ja teraz ruszam tutaj szybko i przeniosę się do kolejnego punktu. Jak wielu wojowników tutaj się spodziewamy? Z tego co wiem, tylko jednego. Zostało ich już zbyt mało, żeby cokolwiek zrobić. W takim razie nasze zwycięstwo jest nieuniknione. To się nazywa lekceważenie swojego potencjalnego przeciwnika. No ale cóż, ich strata. Damy im jednak spokój. Odpoczniemy sobie, bo i tak przenosimy się totalnie gdzieś indziej. Tylko kurczę, najpierw bym jednak oznaczył sobie zadanie. Ruszamy. Zanim rozpocząłem nagrywanie, to sprawdzałem jeszcze te pogłoski, które w ostatnim odcinku sobie rozpocząłem. I to ciekawe. Zbadaj placówkę w Dolinie Środkowej. Tergul wygadał się, że w placówce pośrodku Doliny Azylu Wędrowca znalazł sprzęt, który przykuł uwagę jeźdźców. Mówi, że jest tam więcej ciekawych przedmiotów, jeśli cię to interesuje. No i sprawdzimy to, bo okazuje się, że to jest lokacja, którą już wcześniej sobie odkryłem. Jak tutaj chodzimy na zewnątrz, to niedaleko stajni. Mieliśmy takie wejście do podziemi. I tam, zdaje się, była winda, która doprowadziła mnie do tego punktu medytacji, więc właśnie do niego będziemy zmierzać, tylko chyba jeszcze sobie nie oznaczyłem finalnie tej pogłoski. Teraz śledzone jak najbardziej. No i jak już mówiłem, jest to opcja, żeby skorzystać tutaj z tej szybkiej podróży i dostać tam się na miejsce. Tylko teraz, żeby się, kurczę, nie pomylić, tutaj lądowisko. To będzie to? Chyba tak, centrum sterowania ze strojeniem. Tak, to jest to miejsce. Cieszę się, że nie szedłem dalej w takim razie, bo no zdaje się, że jeśli coś wcześniej zrobimy przed przyjęciem pogłoski, to ona jest z automatu oczywiście zaliczona, tylko bez stosownej wzmianki w dzienniku. Ale jak można to zrobić w takiej kolejności, że dostajemy zlecenie i dopiero to wykonujemy, to czemu by nie? Okej, okay, no mamy tylko coś do sprawdzenia. A nie, tutaj dalsze przejście. Ale sprawdzimy to echo oczywiście i zobaczymy co dalej. Imponujące. A więc to jest twoje królestwo. Pracuję z wieloma utalentowanymi naukowcami. Nie dorastają ci do pięt, Santari. A i tak utknęliśmy w martwym punkcie. Może ty? Przyniesiesz nam nieco szczęścia. Kurczę, Dagan, Gera i Santari Kree omawiają plany wobec Tanaloru. Dagan wyraża frustrację, że ukończenie tak ważnego dzieła zbytnio się opóźnia. No nie sądziłem, że coś takiego tutaj znajdziemy, ale to tym lepiej. Jedna rzecz jeszcze mnie zastanawia. Tutaj jeśli spojrzymy sobie właśnie na ten poradnik taktyczny, nie pokazywałem wam tego wpisu na temat Dagana właśnie. Więc teraz to nadrabiam. I to chyba tyle z takich zaległości, bo te inne to już sprawdzaliśmy sobie. No i idziemy dalej, bo to jednak nie koniec tej pogłoski, absolutnie. O kurde, tylko czy mogę coś tu zrobić? No zobaczymy, możemy to aktywować. Nieźle jak na opuszczoną placówkę. A, to tyle.
Myślałem, że może to jakoś, kurczę, zatrzymamy, czy coś? Nie wiem, biorę jeszcze raz aktywuj i nic się nie dzieje. No to wydaje mi się, że na tę chwilę nie mogę nic więcej tutaj zrobić. Jeszcze jedno sprawdzenie. No nie, no tak jakby... To by było wszystko. No ale widzicie sami, dopiero tutaj przyjdziemy. Ewidentnie. Dobra. Korzystając z szybkiej podróży, przeniosę się w takim razie do salonu Griza, bo czas powiadomić te osoby, co udało się zrobić. A zaczniemy oczywiście od zleceniodawcy, którego możemy spotkać na zewnątrz, czyli do tego samego początku odcinka. O, jednak sobie poszedł. A to szkoda. No ale wiemy jednocześnie, że pogłoska jest ukończona, tylko opcjonalnie można spróbować się ze zleceniodawcą pogadać. Ale w tym przypadku nie jest to możliwe. Jednak jeśli chodzi o Tergla, no to na pewno on tutaj będzie i podejrzewam, że nawiążemy jeszcze do tego zadania. A przy okazji może pogadamy z innymi postaciami, no bo zanim rozpocząłem nagrywanie, to pojawiła się informacja o tym, że dostępne są nowe rozmowy w salonie. Więc warto by to było, myślę, sprawdzić. Swoją drogą, to jest nadal nieaktywne. Ciekawe, czy się prędzej czy później otworzy. Wchodź i znajdź sobie miejsce przy barze. A to za chwilkę. No jak, Karl? Co sądzisz o tym miejscu? Może być. Dosyć surowe. A widzę, że niezbyt entuzjastyczne odpowiedzi. Może być. Ma spory potencjał. No tak. Jeśli dobrze zmrużysz oczy, to wszystko ma potencjał. A ty? Wydaje się, że spędzasz tu mnóstwo czasu. Co ja myślę? Mogę ci wyłożyć. To miejsce łamie ze 2 tuziny fundamentalnych zasad biznesu. Beztrosko stosuje kłamliwą reklamę i pełno w nim pleśni, której wolę się nie przyglądać. A jednak serwuje drinki i nie zamyka drzwi, gdy w mieście zjawiają się jeźdźcy chaosu. A to znacznie więcej, niż można powiedzieć o innych przybytkach na tej planecie. Nie teraz. Barman! Zaraz będę, szefunciu! O, a tutaj też mamy Griza? Ciekawe, myślałem, że cały czas będzie na modliszce, a tu jednak nie. Karl, znalazłeś to miejsce, o którym ci mówiłem? Tak. A myślałem, że zmyślasz. Nigdy bym cię nie okłamał! Trzymam za słowo. W porządku, ale myślę, że się rozczarujesz. O, to rozczarowujące, że tak mówisz. Nie martw się o posterunek, Karl. Mam wszystko pod kontrolą. No nie wiem, nie wiem. Karl, naprawdę postawiłeś się temu bydlakowi z odrastającymi kończynami? Odrastają mu kończyny? Tak jest. Na Kobo mieszka cała plejada wrednych stworzeń. Ale każde z nich pierzchałoby w popłochu na sam widok Ravisa. A ty się nie ugiąłeś. To pewnie nie najmądrzejsza decyzja, ale musiałem. Wiesz, o co walczysz i nie boisz się wyzwań. Tak łatwo mnie przejrzeć? Nie, ale potrafię rozpoznać wojowników. W Dolinie przydałoby się więcej takich jak ty. Postaram się nie pchać w zbyt wiele awantur. Uwierzę, gdy zobaczę. No właśnie, może być problem, żeby to spełnić. Przypilnuję okolicy pod twoją nieobecność, Karl. Właśnie, będziemy czujnie obserwować placówkę. Spokojnie, kowboju. Tergul, dziękuję ci bardzo za tę obietnicę. Powinienem już wracać do kuchni. Zaraz zaczną się godziny szczytu. Macie tu godziny szczytu? Tak, jasne, oczywiście. Oczywiście to nie znaczy, że pojawią się tu tłumy, ale dla mnie to wciąż szczytowy moment. Chyba jesteś tu szczęśliwy. Bardzo mnie to cieszy. Mam tutaj kuchnię i mnóstwo miejsc, żeby się ukryć. Radzę sobie. Brakuje mi tylko mojego statku. Modliszka też tęskni. Nie dziwi mnie to, biorąc pod uwagę twój styl latania. Precz mi stąd, zaraz zwalą się klienci. Dobra, od czego zacząć? Dziwne trochę, tak gadał, jakby nie obiecał nam, że będzie przecież pilotował modliszkę. Wszystko dobrze, Gris? Nie teraz, młody. Mam przeczucie, że Mąk chce mi cichcem przechrzcić salon z Pajluny na Mąka. Za moimi plecami próbuje moje arcydzieło przerobić na swoje. Nieważne, muszę sprawdzić, co zmienił, jeśli cokolwiek zmienił. Później pogadamy. No to pilnuj, Mąka, pilnuj, w takim razie. Chciałem jeszcze tylko zajrzeć do Z na koniec, bo jest tam jedna ważna rzecz, na którą sami zwróciliście uwagę.
Chcesz zobaczyć, co znalazłam? Niezwykłe, prawda? Mamy 6 dysków danych. Tutaj mamy równowagę. Zmienność, dodatkowe obrażenia po zmianie postawy, przepływ, to jeszcze nie to, eliksir, wiedza, no właśnie to, tylko że tak jak myślałem, kosztuje to aż 3. Spełnia twoje wymagania? Aż 3 punkty atutów to kosztuje, więc tylko na to mogę się zdecydować ewentualnie na razie, żeby to wyekwipować, ale pokonywanie wrogów zapewnia więcej doświadczenia, więc siłą rzeczy może się to przydać. Kupujemy. Chcę to! Przepięknie! No. Na razie nic więcej. Z pozostałymi póki co nie będziemy rozmawiać, jeszcze przyjdzie na to pora. Hej, szefie! Obejrzałeś dokładnie ten salon przed zakupem, tak? Tak zrobiłem, Monk. Od góry do dołu. Cóż, chyba przegapiłeś te republikańskie ruiny obok. Słuchaj, było ciemno, coś tam wyło. Czego ty ode mnie oczekujesz? Cześć, Monk. Jakieś ślady jeźdźców? Moja wtyczka donosi, że są w ruchu i czegoś szukają. Jeśli zobaczysz faceta bez ręki, to wiej. Jasne. Ej, nie mówisz przypadkiem o Grizie, prawda? Niestety nie. Ten jest niebezpieczny. To tak jak Gris, gdy przeniesiesz jego ulubioną ścierkę. Ale dzięki za ostrzeżenie, Kal. Będę uważał. Uważaj tam na siebie, kolego. Zdaje się, że ostatnio namnożyło się zło wrogich typów. Każdy musi tutaj na siebie uważać. No ale dobra, przejdźmy jeszcze szybko do punktu medytacji i wyekwipujemy ten atut. Chociaż kurde, no trochę szkoda mi tych aktualnych 2 atutów, między innymi zwiększonych obrażeń przy rzucie mieczem świetlnym. No ale... Istnieje tylko moc. Ale jeśli będziemy zdobywać więcej doświadczenia, no to tym samym częściej będziemy dostawać punkty umiejętności. To się może kurde przydać. Więc tak, no tutaj musimy to zdjąć, odporność i zręczność, a aktywujemy sobie właśnie wiedzę. I automatycznie 3 używane miejsca, więc na nic więcej sobie pozwolić nie możemy. Dopiero jak u Z wykupimy dodatkowe miejsca na atuty, no to będziemy mogli sobie pozwolić na więcej, ale to z kolei kosztuje aż 10 chyba dysków danych, więc jeszcze trzeba będzie na to poczekać. Póki co zatem to wszystko w tym odcinku. Zostawcie kciuka w górę, jeśli wam się podobał i oczekujcie na następne materiały z najnowszych Star Warsów. Cześć!